Halo, halo, hej, cześć, mam wszystkim, gdzie z tej strony jest Heezer. Zapraszam was na pierwszy odcinek z gry Dark Deception. A w tym momencie robimy sobie małą przerwę od Mortuary Assistant i gramy w Dark Deception. It's done. Now my faith lies in darkness. F. Pierce. Oh, another one. How nice to have some company again. Come over here. Let's have a look at you. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I could see the regret eating away at your soul. Ha! But now your time has come, and here you are, to grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now. Fear not, love. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind... Stój! Zanim będziesz dalej mówić. Mouse mówi. Czekajcie. Each of these portals. Nie podoba mi się, jak ta myszka w ogóle się rusza. Mam na easy. Z jakiegoś powodu. Normal? Wiecie co, jest powód, dlaczego ta gra jest na easy. Więc sobie tak ją zostawię. Find them and bring them to me. And you'll get your wish. Fail. And you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Oj, wystraszyłem. Dobra, jakaś małpa się otworzyła. Rozumiem, że mamy tam wejść do tego portalu. A podoba mi się graficznie gra. Co, już? Jakie szepty już są na dzień dobry. Monkey business. Małpi business. No. What a charming little hotel. Bring back any memories? Welcome, breakfast and murder. Aha, free every day until 10 a.m. Czyli do 10 rano. Zamknięte. I ma... Oj, ty... Ty też wypadniesz, tak? Nie? Bardzo, bardzo ładne... Bardzo ładne obrazy. O-o. A, okej. Okay. Nie, no wracaj. O. Going up? Nie wiem czy up. Zabierz mnie tam, gdzie mam iść. Jeżeli chodzi o tą grę, to ja nic nie czytałem na temat tej gry i... O-o. Nic na temat tej gry nie czytałem, więc nie bardzo wiem, czego mogę się spodziewać w tej grze. Now listen closely. See those floating bits of crystal? Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started.
Saving progress. Dobra, są potwory, będą nas gonić potwory. Ktoś pukał. A, nie mogę. Aha, dobra, czyli muszę zbierać te kryształy i muszę je przynieść później tutaj. Będą nas gonić potwory. Coś, czego nie lubię. Zresztą, jak będziecie w ostatni odcinek z The Mortuary Assistant numer 3. Tak, nie przepadam za bardzo za tym, żeby mnie coś goniło. Ale chyba damy sobie radę, co? O! Już mi... Coś słyszę. Aha, małpa mnie goni. Dobra. O! Nie. Jest za mną. Palniemy se kółko. O! Nie, biegnij. O nie. Wow. A, dobra, to są enemies revealed, czyli widzę ten. Przeciwników, o nie. Biegnij tutaj. O nie. Nie. Zostaw mnie. Dobra, nie jest tak źle. Aha! Został zrobiony w bambuko. Czy ja mogę wejść do tych pokoi? Nie mogę. O nie, jestem osadzony. Nie! O! Kurde! Dobra. Pobiegnijmy tutaj. Nie jest jakoś bardzo straszna gra, ale pamiętajmy, że to dopiero się rozkręca, także... O nie! Kurde! Aż się wystraszyłem. Dobra, teraz się wystraszyłem. Dobra, lećmy dalej. To jest na easy, ja się nie dziwię, czemu to było ustawione na easy. A co się stanie, jak ja stracę wszystkie życia, bo już straciłem dwa? Oj, ty kur... Nie usłyszałem cię, pogadałem. Nie, jeden mi został. O nie. Nie, w rogu jestem. Nie. Proszę, tędy jest. Dobra. O nie! Nie, jest za mną! Nie, proszę! Ja nie wiem, co się stanie, czy to się zapisze, jak ja teraz stracę to życie, bo mam ostatnie życie. O, dobra. Pobiegniemy tędy. O nie, są strony. Dobra. Jest? Kurde, ale mam ciary. Nienawidzę. Jak mnie coś goni. Cztery. Jest. A jeszcze muszę wrócić. Restart. O Boże, last checkpoint? A nie, dobra, restart. A nie! O Boże. What a charming little hotel. Dobra. Dobra. Tak. O nie, ja muszę wszystkie na nowo zbierać. Ja pierdzielę. Jak tylko ta muzyka się załączyła, już mam ciary. O nie, nie widziałem cię wszystkie, popatrzałem na ekran. W sensie na tego tableta.
O nie. O nie. Nie, 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 nie. That's what you get for monkeying around with murder monkeys. Zamknij łeb. O, widziałem cię kątem oka, widziałem cię. Dobra. O nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. O nie, tu. Dobra, damy radę, damy radę. Damy radę, na spokojnie damy radę. Dobra. Oj. Nie, nie, nie. I know it's here. Jest po prawo. Jest dosłownie za mną. Aj. Za późno zobaczyłem na mapie i kurde ominąłem jeden. O. Jest gdzieś bardzo blisko mnie. Z tego co tak słyszę. Aha, jest tuż za mną. Dosłownie za mną. O, o. No wiem, wiem. Szybko. Tu ten jeden, co zostawiłem. Cyk. Extra life. O, jest coraz bliżej, jest. Tuż za zakrętem. O nie, o nie, 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 nie. It helps if you don't let them stab you in the face. Ten. Dobra, nie będę wracać, nie będę ryzykować. Powinien po prostu w kółko. A tak mi się zdawało, że tam jest ta małpa po drugiej stronie tego korytarza. Tak mi się wydawało. 15, 15, 15, 15. Nie. Dwa. Nie! Nie, 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 kur... Ja pierdzielę. A! Wiedziałem, że spierdzieliłem. Tym razem wiem, jak mam biec. Także luz. O, luz zapierdziela! Ej! Nie! It helps if you don't let them stab you in the face. To on tam nie może przecież stać. Jak mam przejść koło niego? O, on zapierdziela. Śleć. Wiesz, dobrze. Who dares? Shoot, he knows you're here now. You need to escape. Get to the portal. Hurry. To the portal? Zamykaj! Zamykaj! Aha. Run, run! There's no escape for you, mortal. O nie! Niechcący nacisnąłem środkowy przycisk myszki. Time. Soul Shards, dobra. Secrets 0 z 2. Dwa sekrety były. Ale final rank jest B, czyli można powiedzieć, że taka ala piątka. To jest spoko, no easy mod. No ale to tak już ustawione, to i tak już wystarczająco ciężkie. Good, you made it. And I see you met my friend sooner than I was expecting. Beers. Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring, and there will be consequences. This is your only warning. Help her, and you will suffer. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. Piece. Okay. Place it on the table now. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name, don't you think?
Her demon's power is contained inside it, the creature of infinite cruelty that you just met. Complete the ring, and you can use Malak's power to fulfill your darkest desires. Or so the legend goes. Dobra. Eight more pieces to go. Are you ready for another nightmare? 8-4. I see you. I'm going to enjoy watching you suffer. Zrobimy sobie ten portal w następnym odcinku, a i co, żegnam się z wami. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, moi mili. Widzimy się w następnym odcinku. Hej, hej.